Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dlaczego się śmieję? Nie wiem właśnie, co ja tu robię. Jeszcze kilka lat temu bym się chyba spuszczał, mając do dyspozycji taki garaż upchany takimi samochodami, jakie mam. Typu Pagani Zonda, Cinque, Pagani Zonda F, nie wiem, no Bugatti Veyrona chyba brakuje mi do pełni szczęścia, albo i nieszczęścia. O czym jest ten film? Film jest dla osób, które zastanawiają się, czy warto zainstalować znowu Need for Speed Awarda, żeby sprawdzić, czy jest mniej cheaterów i tak dalej, i tak dalej. Więc ja uruchomiłem tą grę za was i sprawdzimy sobie, co w niej słychać. Więc przede wszystkim pojadę sobie jakąś klasówkę. No dobra, zacznijmy od bezklasowego wyścigu, czyli Dover Street. Mam Pagani Zonda F, jak widzieliście, stuningowaną do maksa w klasie A. Chociaż nie wiem, czy to mi coś da, jeśli pojawi się jakiś cheater. Mam nadzieję, że nikogo złego nie będzie tym razem. A jak wy myślicie? Moimi przeciwnikami są... Wow! Trochę mnie zahamowało, ale to była moja wina, bo źle wystartowałem. Moimi przeciwnikami są dwie porszawki. Nissan Skyline Nismo. Jakiś tam Lotus chyba Elise był z tyłu. I coś jeszcze, o! I coś jeszcze, właśnie Lotus Elise mnie wyprzedził. I jeszcze Corvetta ZR1 bodajże, która właśnie próbuje mnie wyprzedzić. O! Okej, okay. To było dziwne. Jestem na tyle stawki i właśnie zastanawiam się, czy używać Nitra. Właściwie ja, grając w Need for Speed World, jedyny moment, kiedy używałem jakiegoś power-upa, to była jazda dowolna. Tylko i wyłącznie dla fazy to robiłem, bo w wyścigach ja strasznie nie lubię tych power-upów. Szczerze powiem, że wolałbym, gdyby było tutaj po prostu zwykłe nitro, takie jak w poprzednich NFS-ach i w ogóle innych NFS-ach czy grach wyścigowych, arcade'owych, niż tego typu power-upy, ale jest to gra sieciowa. Jest to gra też trochę i nastawiona do młodszych graczy, więc no trzeba tutaj odpuścić. Może na ostatnim okrążeniu coś tam użyję, ale wątpię. W każdym razie zobaczcie, jest wyścig bezklasowy. Wyszukało mi pierwszy lepszy Dover Street, bardzo, bardzo, bardzo fajny, fajna trasa. I no jak widać, nikt nie oszukuje, przynajmniej ja... Nie potrafię takiego oszusta wykryć na pierwszy rzut oka. Start przebiegał bardzo spokojnie i nie było żadnych problemów tutaj, prawda? Zdaje się, że doganiam ten przodujący peleton, składający się z aż trzech graczy, chyba zbitych strasznie w kupę. I wśród nich jest nieszczęsny Lotus Elise bodajże. Tak, i leci sobie tutaj świetnie z tymi podszawkami, zobaczcie. Lotus Elise dogania podszawki, które mają dużo, dużo lepsze przyspieszenie i nitro mocniejsze. A mimo to tutaj ważne są zakręty i to, jak je pokonujemy. Zgadza się? A jak tyż i z nitra. Ale podszawka ma przedłużone nitro. I z tyłu następna podszawka jedzie. Ale nie wiem, czy mnie będzie... O, właśnie, chciała zramować. Chciała mnie zramować. To nic, poradzimy sobie. Mam jeszcze magnesy. Użyć magnesu? Ciekawe, czy by się osrali. Tutaj się na pewno osrę, jeśli nie ma tarczy. Bo tu jest hardcore. Zawsze z tymi trafikami one tutaj wyjeżdżają w niespodziewanym momencie. Ale miał molocha, więc sobie jakoś poradził. Nie no, jedzie się naprawdę spoko. Przynajmniej ten wyścig. Podejrzewam, że jak wbiję na klasówkę, to będzie koniec... What the hell? To będzie koniec świata. Nie wiem, co to było, ale to było dziwne. Nagle pojazdy zaczęły po prostu świlować. No. Ups, znowu coś. Chyba serwery dostały już tak w dupę, że... powodują jakieś lagi śmieszne, tak?
Dobra, i tu przenitrujemy ostro. Jak szaleć, to szaleć. 360 na budziku i dojechałem do mety i tak jako drugi. Ale w sumie nie było źle. Nie grałem w tą grę chyba od, nie wiem, 5 miesięcy. I poszło mi tak sobie, no mogło pójść dużo lepiej zresztą. Dobra, ale chodźmy sobie na wyścig klasowy. Teraz jest bodajże Waterfront. Dobrze pamiętam? Nie przeczytałem, nie zdążyłem. Weźmiemy sobie Nissana Skyline'a R34. A Nissan, gdzie ty jesteś? Strasznie lubię tą kobrę. Jest, Z-Tune. W ogóle tych malowań to nie zmieniałem od lat już chyba. Szczególnie na Eclipse tego GST z 98 roku. Wbijamy. Czy z 99? On jest bodajże. Nie wiem, jaka tu jest wersja, właśnie ciężko zgadnąć. Po prostu Mitsubishi Eclipse GST z napędem na przód. Dziwne w ogóle, że tu jest GST, a nie GSX z napędem na 4 koła. Podejrzewam, że GSX byłby sporo lepszy od tego GST. GST jest to słabsza wersja. Przeważnie ładują do tych NFS-ów, szczególnie Worda, takie mocniejsze wersje samochodów, tak? No ale może nie było licencji, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, próbujemy, to jest klasówka. I no na razie wszyscy ruszają. Na razie coś się dzieje, ale to... Właśnie, zaraz zobaczymy, czy będzie jakiś auto finish auto albo speed hacker. No ale na razie jedzie się całkiem spoko. Ktoś z was mi tam pisał, że teraz ponoć w ogóle nie ma cheaterów w Wordzie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale obecnie jest całkiem spoko. Nikogo nie spotkałem, a jest to już drugi wyścig i teraz to jest ponadto klasowy, więc tutaj tym bardziej powinni być oszuści, tak? Pojedziemy sobie oczywiście jeszcze wyścigi w innych klasach. Tak, żeby potwierdzić tą teorię, że jednak coś się stało. Że być może nie ma cheaterów w Wordzie. Czy to możliwe? Nie, to na pewno niemożliwe. Na bank jestem pewny tego, że zdarzyły się takie dwa wyścigi, których po prostu nikogo z oszukiwaczy nie ma. Na bank zaraz się coś pojawi, jak pojadę inny wyścig. Także spokojnie. Jeszcze nie wchodźcie na stronę, gdzie znajduje się gra i nie pobierajcie launchera, żeby pobrać ją. To jeszcze nie jest koniec tego filmu. Jeszcze wszystko może się zdarzyć. W każdym razie idzie mi całkiem fajnie. Jak widzicie, mogę swobodnie tutaj z wami rozmawiać, mimo że długo nie grałem w tego NFS-a, to jednak praktycznie pamięciówka jazdy w tą grę jest na tyle silna, że potrafię bez problemu wygrać. Jest co prawda gorszym trochę przeciwnikiem, bo widzieliście, że się tam na w korytarzu, można powiedzieć, na tym parkingu rozbił gdzieś. No i ma też trochę gorszy samochód, ale nitruje za to. Nie no, tym roadsterem też tu można nieźle pojechać, ale Nismo jest jednak dużo lepsze, jeśli chodzi o przyspieszenie. Prowadzenie, no ciężko też stwierdzić. Właściwie prowadzenie ma chyba lepsze Murcielago, zdecydowanie. Ale tutaj ważne jest też przyspieszenie. Ta trasa jest bardzo fajna. Właściwie zrobiłem tutaj większość moich klasówek w klasie A w Sesto Elemento i właśnie w Nismo. Sesto Elemento też ma jedno z najlepszych przyspieszeń w klasie A, ale Nismo zdecydowanie robiłem tutaj lepsze czasy o aż chyba 9 sekund czy 10, coś koło tego. W każdym razie była to duża różnica, mimo że jechałem obydwoma samochodami dość dobrze i w sumie dużo nim jeździłem, tak, bo musiałem wygrywać. A znacie mnie, ja jeżdżę bez power-upu, więc są to czasy jak najbardziej dobre. Możecie sobie zobaczyć na NFS Stats mój profil, jakie tam czasy wyciągałem w Sesto. Sesto wiecie, że ma słabe nitro, więc tutaj w ogóle power-upy nie miały żadnego znaczenia. Ewentualnie mogłem tam kiedyś molocha użyć, tak? I on mi dodał przyspieszenia, czy tam katapulta, ale tak to... No, Sesto Elemento powiem tak.
Jeśli chodzi o Skyline, na którym teraz jadę, to on daje dużą przewagę na tej trasie, ale Sesto Elemento z tymi wszystkimi innymi samochodami jest tak na granicy, jeśli chodzi o przewagę, tak? Ono ma gorsze przyspieszenie i prowadzenie wcale nie jest dużo lepsze. Jest troszeczkę lepsze, ale nie jest wcale dużo lepsze i tej przewagi aż tak dużo tutaj nie było na zakrętach w stosunku do Nismo, a na prostych to jest po prostu miazga. Jest tu kilka takich ostrych zakrętów, gdzie przyspieszenie jest bardzo, bardzo potrzebne. No i dlatego Nismo się spisuje tutaj lepiej niż Sesto Elemento. No nie muszę chyba mówić, że Nissan Nismo to jest Nissan Skyline R34. Z-Tune Nismo jest samochodem bardzo dobrym i warto go sobie kupić. Zobaczcie, bez power-upów wygrałem wyścig z Murcielago, też tunigowanym do maxa, nawet w klasie A. To jest bardzo mocny tuning. No nic, ale nie ma się co dziwić. Naprawdę ja miałem tutaj sporą przewagę, jeśli chodzi o osiągi. Więc ten. Dobra, wiecie co, to chodźmy teraz o tym moim Mitsubishi się przejedźmy właściwie Eclipse'em, tak? Bo ja trochę o nim mówiłem. A warto by sprawdzić jeszcze tą klasówkę w klasie C, bo ja mam go w klasie C. A proszę bardzo. I wygląda w ten sposób. A przy okazji możecie sobie porównać właśnie ten bodykit w karbonie też był, nie? Ja go nie zakładałem w karbonie, ale... Ale on tam sobie był. Dobra. Klasa D, a klasa C, co jest dzisiaj w klasie C? Dzisiaj w klasie C jest drag. Do dragów Eclipse taki średni jest, lepszy jest. O, jest Savannah Street. No nic, zobaczymy, może kogoś znajdzie. Jest. Czy będzie jakiś cheater? Mazda Speed 3. O, już kwalifikuje się na cheatera. Zobaczcie, tylko zobaczcie na to malowanie. GXP. Grand Prix właściwie, tak się chyba powinno to czytać. O, jest BMW M3. Też się kwalifikuje na cheatera, bo ma zepsutą tą BMW-kę. Także to jest mocno prawdopodobne, że to jest... A wiecie, że Corolla jest bardzo dobra w klasie C? Naprawdę. Ja ją chyba nawet miałem kiedyś i świetnie się spisywała, aż byłem w szoku pewnego razu. Także jeśli ktoś tam szuka jakiegoś samochodu właśnie do tej klasy, to polecam. Corolla jest świetna. Ona ma dobre przyspieszenie, podziwo. No i tu jest mój piękny Eclipse GST. Chociaż nie ma tutaj napisane GST, ale to jest GST, bo to ma napęd naprzód. No i startujemy. Jak... O! Nie startujemy. Lobby się skraszowało. No to jeszcze raz. Zdaje się, że teraz działa dobrze cheat Lobby Crusher. Kojarzycie? No dobra, zobaczymy jeszcze raz. Znowu jest flank w Corolli. I znowu jest ten... A teraz ma inny samochód? Czy ten sam? Nie. No dobra, zobaczymy. Może tym razem się uda przejechać. Dobra, trzeci wyścig. Drugi klasowy. Wow, ale rzuciło. No nie, nie wytrzymam. Żadnego autofinisza? Nie, to jest niemożliwe. Na bank zaraz ktoś tutaj coś użyje. Założę się. Jest niemożliwe, żeby tutaj nie było cheaterów w tej grze. To jest nierealne. Już trochę w tą grę gram. Dobra, jedziemy z Krutasem. Ale coś mnie goni. Goni mnie Clio V6. Jedzie bardzo szybko za mną, ale Clio naprawdę jest całkiem niezłe i tutaj się nie ma co dziwić, jeśli chodzi o te doganianie, tak? O kurde, no czyżby nie było cheatera, aż mi oczy łzawią. Niemożliwe to jest. Nie, ja w to nie wierzę. Jeszcze pojadę... O, wiecie gdzie na pewno będzie cheater? Na pewno będzie autofinish na klasówce S. S klasa, to na bankowo. Jeszcze jak się pojawię w McLarenie F1, na bank będzie cheatuch. Założę się. No dobra, nie założę się. Jest to trzeci wyścig i drugi klasowy, gdzie nie spotkałem cheatera, autofinisza, tak? Więc
dobra. No i na razie jestem na prowadzeniu. Czy wygram ten wyścig? Pojedynek jest za żarty. O, teraz spieprzyłem i nitro. W ogóle nie wiedziałem, który przycisk odpowiada za nitro. Ja przeważnie nitro miałem na dole. Zawsze w... To i chyba mnie wyprzedził. Zawsze w tych power-upach na tej kostce miałem nitro na dole, a teraz mam jakoś u góry. No nie, to jakoś tak dziwnie jest. Próbował mnie wyprzedzić, ale no niestety nie było miejsca. Może mnie jeszcze dogoni. To jest drugie okrążenie, końcówka w zasadzie. I wyprzedził mnie. Świetnie. Co, ja jestem pierwszy? Jakim cudem? Czyż on dojechał pierwszy, do cholery? Co jest z tą grą? Weź tą wygraną, już dobra, widzę, że jesteś, no dobra, nie jesteś biedniejszy, patrzcie jakie ma te pokończone, nie, wyścigi. Nieźle pojechał, naprawdę. Ty jakieś coś... Kurde, chcieli przegrać, to wygrać, jeszcze silnik wygrałem. Aj, dobra, no to co, tak jak mówiłem, klasówka S i, o, jeszcze na klasówce B, to już w ogóle tam, tutaj to dopiero są cheatuchy. Musi, ale nie, klasówka S to jest pewniak, ja mówię, musi tutaj być jakiś oszust. Jeszcze jak wezmę F1, oj, to, nie wezmę F1, co by tu wziąć? F1 jest za dobra, to jest takie lamerstwo brać F1 moim zdaniem. Znaczy fajnie tak wziąć sobie F1, bo jest szybka, nie? I się praktycznie zawsze wygra. Ale ja lubię ten dreszczyk emocji, wiem, że mogę przegrać bardzo łatwo i bardzo trudno będzie mi wygrać. Chociaż TCXR jest takim samochodem, którym właściwie można tutaj wygrać, bo jest dobry to wóz i naprawdę... Jaką mamy teraz klasówkę? S. A, tutaj się sta... O, ojej, tą trasę ci też lubieli już od zamkniętej bety, także to... Tutaj może być... To już chyba pewniak będzie, że to będzie cheater, no... nie ma opcji po prostu. Dobra, jest. Wbijamy. No i patrzymy, co tutaj mamy za konkurentów. Dziękuję. GT3, GT3 RS4.0. GT3 RS i Cinque. Ojej. Dobra, kogo tutaj nominujecie do cheatera roku? Tutaj to malowanie jest takie tego... Podejrzane. No te malowanie, ja wiem. Ha. Cinque, ciężko stwierdzić. To jest Cinque Dragowa zresztą. A tu mamy Cinque Srinque, zwykłą chyba, tak, zwykłą. No zobaczymy, jestem ciekaw. Ale jak tu nie będzie cheatera, to niestety będę musiał wam powiedzieć, że jednak możecie pobrać grę i będziecie mogli w nią grać, bo prawdopodobnie nie ma cheaterów. Ale jeszcze się ugryzę na chwilę w język, bo nie przejechałem wszystkich klasówek. O, mam cinkę, zobaczcie. O, ale znamiłem. No nie, nie ma autofinisza. Jak to? Co się stało? Co się stało z tą grą? Czy ja mam jakąś ukraińską wersję, czy co? No normalnie można jechać wyścig. Ja nie wiem, co się stało. Może jakieś promieniowanie z kosmosu teraz padło na te serwery. Wordowskie. Ale naprawdę jadę bez cheaterów już... Który? Czwarty wyścig, tak? I trzeci klasowy, w tym klasa S teraz jest, także to już nie są przelewki. Coś w tym jest! Dobra, testujemy katapultę. Testujemy nitro. Ej, no nie! Jeszcze jadą bez power-upów. Co się dzieje? Co się dzieje z tą grą? Chwileczkę. Który dzisiaj mamy rok? Doganiam tych ludzi. Nikt nie oszukuje. Każdy jedzie fair. Będą nitrować? No nawet nie nitrują. Szok. A tu będą nitrować? Dobra, jadę tu. No nie nitrują. Normalnie ze sobą rywalizują. To jest niemożliwe. Co oni zrobili z tą grą? Popsuli ją. Nie ma na co narzekać. Ojej.
Nie wytrzymam, no. Przejechałem wyścig już czwarty z kolei bez cheatera i trzeci z kolei trzecią z kolei klasówkę. Nie, to nie może być prawda. Jadę klasę B. Ale słuchajcie, nie. Raz mi lobby skraszowało, tak? To na pewno była wina jakiegoś cheatucha. Jestem tego w 100% pewny. Jaki wyścig, jaki samochód weźmiemy na wyścig klasy B? Jaki jest w ogóle dzisiaj klasówka B? Nie mam pojęcia. Co by tutaj... zaszalejemy. Biorę V-speka nie, z przesady. Biorę samochód bez nitra. Nie mogę tego wziąć. To jest za brzydkie. To jest za brzydkie do jazdy po tak długim czasie nieobecności w tej grze. I czym ja mam tu pojechać? Supra, Boże, kto to tak pomalował? Ja pierdzielę, ktoś się mi łamał na konto. Dobra, biorę GT40. Jak to chodzi? Jak ciągnik? Słuchajcie. Dobra, kto tu się kwalifikuje do cheatera roku? Daytona nie. Toyota nie. Supra? Jaka jest Supra? Czarna. O, niebieski neon. No. Tak podejrzanie to wygląda tutaj. MR2. Zobaczcie ten tuning. Tu coś musi być na rzeczy. Dobra, ja za długo grałem w tą grę, to tak nie może być. Na pewno będzie jakiś autofinish. O! Nie, dobra, to tak ma być. To wszystko gra. Co jest z tym? Takiego perfekta tutaj mam? Ciekawe po co. Aha, dobra. Synchronizacja coś się popsuła. Teraz, albo mi się tak wydaje. No, nie ma autofinisza! Jak to jest? O, przepraszam. No nie, jeszcze nikt power-upów nie używa. Co to? Ja nie wiem, co to jakieś święto jest w tej grze? W ogóle, czy ja gram w Worlda? Need for Speed World? To jest ta gra? Wiecie, przede mną Daytona. To jest wspaniały wyścig. Wymarzony pojedynek. GT40 kontra Daytona. Pojedynek klasyków. Podobne osiągi, podobne prowadzenie. Idealny wyścig. Cholera. Żyć nie umierać, co? No i wyprzedzę, czy nie? Oj, będzie ciężko, ale się udało. Z przodu oczywiście Toyota MR2. Z silnikiem od Boeinga. No nie wytrzymam. Co się dzieje? Zaraz się spuszczę. Okej. No i co? I dojeżdżamy do mety. Zupełnie czysty jak wódka wyścig. God damn it. Nikt nie oszukiwał, ktoś tam użył power-upów. Dobra, Toyota MR2 wygrała, bo Toyota MR2 zawsze wygrywa, tym bardziej jak używa 5 nitra. Za mną Daytona. Fajny pojedynek, fajnie, no tak średnio stylingowana, te felgi nie pasują. Ja w GT40. Ktoś tam jeszcze dojechał w Toyocie Suprze. My god! Czy to oznacza, że nie ma cheaterów w Wordzie? Jak to jest? Ej, ludzie! Ratunku, ja nie wiem, co mam zrobić. Ja chciałem powiedzieć, że znowu jest tak samo, jak było przez ostatni rok w Wordzie, ale tu się coś tutaj się stało w tej grze. Ja mówię, naprawdę, coś tu nie gra. Ej. Nie ma cheaterów. Dobra, ogłaszam wszemi wobec, że w Wordzie nie ma cheaterów na obecną chwilę.
Jak wbijecie do gry to i będą cheaterzy, to do mnie pretensji nie macie, nie miejcie, ja tutaj wszystko oficjalnie robię i mam tutaj potwierdzenie na taśmie, więc dziwnie się czuję teraz. Na razie, cześć.